Dzisiejszy film opowiadać będzie o zasadzie biologicznej, którą nazywamy prawem Hardego Weinberga. Prawo Hardego Weinberga jest jednym z licznych przykładów na to, jak bardzo opłaca się, kiedy naukowcy z różnych dziedzin współpracują ze sobą. W tym przypadku jeden z twórców prawa był naukowcem zajmującym się medycyną, drugi matematyką. No i razem stworzyli prawo, które po dzień dzisiejszy leży u podstaw rozumienia tego, czym jest genetyka populacyjna. Prawo Hardego Weinberga dotyczy populacji, które są w pełni stabilne genetycznie. Co to znaczy? Zaraz Ci o tym opowiem. Ale w pierwszej kolejności powiem Ci, że tak naprawdę w rzeczywistości, na naszym świecie, takie populacje, które są w zupełności stabilne pod względem genetycznym, po prostu nie istnieją. W każdej populacji, którą mamy na naszej Ziemi, zachodzi proces ewolucji. Geny się zmieniają, przybywają jakieś nowe, zachodzą procesy takie jak mutacje, dlatego też. Nie możemy powiedzieć, że jakakolwiek populacja, którą mamy na Ziemi, jest stabilna genetycznie. Ale w jakiś sposób trzeba opisywać rzeczywistość i prawo Hardego Weinberga jest właśnie swego rodzaju przybliżeniem rzeczywistości i opowiada o takiej populacji, która jest w pewnym sensie idealna, ponieważ nic nieprzewidzianego w niej się nie zadzieje, jeżeli chodzi o pulę genową. Żeby populacja mogła być tak super, super stabilna, to musi spełniać określone warunki. Po pierwsze, musi być w niej wystarczająco dużo osobników, żeby mogły się geny ich mieszać w sposób zupełnie przypadkowy. Tak więc to jest pierwszy absolutnie bezapelacyjny warunek, jaki ta populacja musi spełniać. Musi być bardzo, bardzo dużo osobników, dużo więcej tak naprawdę niż jest owiec tutaj na tym obrazku, który ma Ci to tylko przypominać. Po drugie, nie może być żadnych nowych genów. Brak nowych genów. Po trzecie, nie mogą następować żadne modyfikacje genetyczne, które mogłyby doprowadzić do tego, że jeden gen przemienia się w inny, albo zaczyna występować jakiś inny allel. W przybliżeniu, powiedzmy, że nie występują. Mutacje, dlatego że mutacje są jednym z najważniejszych źródeł zmienności genetycznej. Nie ma innych źródeł zmienności, takich o których już rozmawialiśmy, jak na przykład mitoza i mejoza. Napiszemy sobie brak innych źródeł zmienności. Oczywiście chodzi o zmienność genetyczną. Więc mamy bardzo, bardzo dużą populację i nie mamy żadnych zmian. Kiedy napisałam, że nie ma żadnych nowych genów, to miałam na myśli, że ta populacja, o której rozmawiamy, nie miesza się z żadną inną. No bo można sobie wyobrazić, że jakaś populacja żyje sobie w odosobnionym miejscu, w lesie czy w górach. I nie ma tam żadnego innego osobnika, który przyszedłby tam z zupełnie kąt inąd i przyniósł ze sobą nowe allele genów, które w tej populacji nie występują. Nie ma pozostałych źródeł zmienności, nie ma mutacji czy innych modyfikacji genetycznych, które mogłyby powodować to, że powstają jakieś inne, nowe allele. Tak więc pula genów w tej populacji jest zupełnie, zupełnie stabilna. Co więcej, ta populacja cały czas miesza się ze sobą w sposób przypadkowy. Nie jest tak, że na przykład tutaj powstanie jedna subgrupa, o tutaj ją narysujmy, która będzie się rozmnażać między sobą, a tutaj powstanie druga subgrupa i ona będzie się rozmnażać między sobą, bo już taki fakt mógłby spowodować, że będziemy mieli do czynienia z tak zwanym dryfem genetycznym, czyli ta subpopulacja, bo tak byśmy ją nazwali, powędruje sobie genetycznie w troszeczkę innym kierunku niż ta subpopulacja. No tak więc sam widzisz, że warunki do tego, żeby mogło w pełni działać prawo Hardego Weinberga są nieco wyidealizowane, takich populacji po prostu w rzeczywistości nie ma, dlatego że zawsze są jakieś źródła zmienności genetycznej, zawsze są takie fakty, które powodują, że jedne osobniki chętniej rozmnażają się z jednymi, a nie z innymi. Tak więc nie mamy przypadkowości zupełnej, jeżeli chodzi o rozmnażanie się organizmów. Bardzo ważnym źródłem zmienności jest Mejoza, co do której wiesz już, jak zachodzi. Poza tym polecam ci obejrzenie filmów dotyczących ewolucji. Zrozumiesz wtedy, że tak naprawdę taka sytuacja, w której w populacji zupełnie pod względem genetycznym nic się nie dzieje, po prostu na naszym świecie w rzeczywistości nie może istnieć. Ale prawo Hardego Weinberga jest bardzo dobrym przybliżeniem tego, co dzieje się w populacjach, które są naprawdę duże i. Dosyć stabilne. Przyjrzyjmy się teraz temu, czego to prawo tak naprawdę dotyczy. To prawo mówi nam o tym, że jeżeli sytuacja w populacji, genetyczna sytuacja jest stabilna, czyli spełnione są wszystkie warunki, o których rozmawialiśmy, to częstość występowania alleli genów będzie taka sama. Co to znaczy? Co to jest częstość występowania allelu? Łatwiej jest nam zrozumieć, co to jest częstość występowania danej cechy. Przyjmijmy jakiś taki bardzo prosty przykład. Powiedzmy, że naszą cechą będzie wielkość uszu u owcy. Jedne owce będą miały bardzo duże uszy, o takie ogromne, a drugie owce będą miały dużo mniejsze uszy. Powiedzmy o takie malutkie i załóżmy trochę abstrakcyjną sytuację, że za tę właśnie wielkość uszu odpowiadać będzie jeden jedyny gen. My już wiemy, że istnieją takie sytuacje faktycznie w naturze. Pamiętasz, jak opowiadałam Ci o możliwości czuciu gorzkiego smaku takiej substancji, która nazywa się PTC? To jest cecha faktycznie występująca u człowieka, za którą odpowiada jeden jedyny gen. Pamiętając jednak, że za większość Występowania cech w organizmach żywych odpowiada znacznie więcej niż jeden gen. Będziemy mówić o przypadku troszeczkę uproszczonym, kiedy jeden gen równa się jedna cecha. No to powiedzmy, że mamy gen, który będzie decydował o tym, czy owca ma uszy duże, czy owca ma uszy małe. I powiedzmy, że ten gen nazwiemy go sobie literką U ma dwa rodzaje, tylko dwa rodzaje alleli. Allel dominujący, które jak pamiętasz zawsze będziemy oznaczali literką dużą, duże U i allel recesywny, małe U. I już więcej możliwości nie ma, allele będą występowały tylko dwa. Powiedzmy, że duże uszy są cechą dominującą. To znaczy, że w przypadku, jeżeli allel Dominujący będzie występował z allelem recesywnym, to się ujawnią duże uszy, i w przypadku, kiedy będziemy mieli dwa allele dominujące, to już pamiętasz z poprzedniego filmu. N czyli mamy dwie możliwości: albo się jest heterozygotą, albo się jest homozygotą z allelami dominującymi. Natomiast w przypadku małych uszu, skreślmy to sobie stąd, bo będzie nas mylić, tutaj. Zetrzemy sobie, o, napiszemy natomiast, że w przypadku małego ucha mamy tylko jedną możliwość posiadania dwóch alleli recesywnych. Jeżeli nie wiesz, dlaczego tak jest, to koniecznie musisz obejrzeć poprzednie filmy. Dobrze, w takim wypadku mamy trzy możliwe genotypy, ale tylko dwa możliwe fenotypy. Fenotyp to to, co... Ujawnia się w funkcjonowaniu organizmu, albo co widać na zewnątrz. Czyli fenotyp to jest albo małe ucho, albo duże ucho. A genotyp to jest to, jakie mamy geny, jakie mamy allele danego genu. Czyli to jest jeden genotyp, to jest drugi genotyp, a to jest trzeci genotyp. Przypominamy jeszcze raz bardzo ważną sprawę: może być więcej genotypów niż fenotypów. Dwa różne genotypy mogą powodować ten sam fenotyp. Prawda? Rozmawialiśmy o tym dosyć szczegółowo w poprzednich filmach. No dobra, wróćmy w takim razie do częstości występowania naszego allelu i częstości na, na początek, częstości występowania cechy. Powiedzmy, że mamy tylko dwa osobniki na całym świecie. Powiedzmy, że cała nasza populacja składa się tylko z tych o, o, dwóch osobników. Jednego co ma duże ucho, drugiego co ma małe. I powiedzmy, że to będzie samiec, o tylko jeden na świecie, a to będzie samica, jedna jedyna na świecie. Powiedzmy, że ten samiec ma jeden dowolnie wybrany, powiedzmy ten, genotyp. Jest heterozygotą, jeden allel dominujący, jeden allel recesywny. A samiczka, no, ma małe ucho, więc musi mieć dwa allele recesywne. Częstość występowania cechy duże ucho. To 50%, prawda? Bo połowa z naszych dwóch owiec ma duże uszy. Czyli 50% duże uszy i drugie 50% małe uszy. Czyli jak ktoś by nas zapytał, jaka jest częstość występowania cechy duże ucho, to byśmy powiedzieli 50%, a małe ucho też 50%. No to teraz zastanówmy się, jaka jest częstość występowania poszczególnych alleli. Przypominam Ci, że w kwestii alleli i genów nie jest ważne to, jak wygląda organizm, co się u niego ujawnia. Jest ważne to, co faktycznie mamy w DNA. No a w DNA tego osobnika i tego osobnika mamy. Aż trzy łącznie, dlatego że teraz mówimy o populacji, no to potraktujmy te wszystkie geny, właściwie allele genów, które w niej występują jako całość. W tej populacji mamy stosunek alleli, aż trzy allele recesywne, czyli małe U, do jednego allelu dominującego, prawda? Czyli mamy aż 75%. Alleli małe U oraz 25% alleli duże U. Co my tutaj widzimy? Pierwszą bardzo ważną sprawę, którą możemy zauważyć dzięki prawu Hardego Weinberga. Proporcja alleli nie musi być równa proporcji cech w populacji. To jest niesłychanie ważna sprawa. Pamiętaj, że z racji, że niektóre cechy mają taki charakter, że mogą być wywoływane przez Więcej niż jeden genotyp, to proporcja tego, co jest widoczne w populacji, jaki jest fenotyp, może być zupełnie inna niż proporcja tego, jakie w danej populacji. Występują allele. No dobrze, wiemy już teraz, czym jest częstość występowania cechy, wiemy, czym jest częstość występowania danego allelu, wiemy, że mogą być od siebie zupełnie różne, wiemy już z jakich powodów. Możemy teraz przejść do zapoznania się z zasadą Hardego Weinberga, opisywaną przez stworzony przez tych panów, zresztą bardzo prosty, matematyczny wzór. Załóżmy teraz, że mamy tylko dwa allele danego genu, tak jak opisywaliśmy to w przypadku wcześniej, prawda? Mamy tylko małe U i duże U. Tylko te dwa allele istnieją. Tak więc wszystkie duże U, po dodaniu do wszystkich małych U, będą stanowić 100% tego, co występuje w populacji. To oznacza, że nie ma totalnie nic innego, żadnych alleli innych, tylko te dwa. Opiszmy teraz prawdopodobieństwo występowania każdego z tych alleli. Powiedzmy, że prawdopodobieństwo tego, że występuje allel duże U, oznaczymy literką P. Natomiast prawdopodobieństwo tego, że wystąpi małe U, allel recesywny, nazwiemy sobie Q. Wiemy, że są tylko te dwa allele. Tak więc prawdopodobieństwo wystąpienia jednego z nich, dużego U, Plus prawdopodobieństwo wystąpienia drugiego z nich to będzie 100%. No i znów to po prostu opisuje to, że nic innego nie może się pojawić, bo jest tylko albo taki allel, albo taki allel. To co tutaj jest jest właściwie to samo co jeden, prawda? No dobra, to wyrażenie opisuje nam, że mamy tylko te dwa możliwe allele. Zastanówmy się teraz, w jaki sposób opisać występowanie poszczególnych genotypów i pozwoli nam na to podniesienie tego wyrażenia do kwadratu. Pamiętasz, że genotypy, jakie mamy, to jest małe u, małe u, małe u, duże u, duże u, małe u, to jest to samo, tylko powiedzmy, że od innego rodzica odziedziczone, i duże u, duże u. Kiedy podniesiemy to do kwadratu, na pewno gdzieś jest dla ciebie film o wzorach skróconego mnożenia, to otrzymujemy następujące wyrażenie. p kwadrat dodać 2pq dodać q kwadrat. I to się oczywiście równa 1, tak samo jak w tym przypadku równało się 1, ponieważ 1 podniesione do kwadratu to też 1. No i co jest tutaj czym? Sprawa jest bardzo prosta. To jest sytuacja, w której mamy prawdopodobieństwo p występowania tego allelu dominującego u pomnożone przez występowanie drugiego allelu dominującego drugie u czyli sytuację kiedy mamy genotyp o dwóch allelach dominujących jeżeli pomnożymy przez siebie prawdopodobieństwo p razy p razy p to dostaniemy właśnie p kwadrat czyli to jest sytuacja kiedy mam i taki allel dominujący, i taki allel dominujący. Literkę I w matematyce zastępujemy znakiem mnożenia. No a co jest w takim razie Q do kwadratu? Q do kwadratu, Q to pamiętasz, że było prawdopodobieństwo wystąpienia małej literki U. Czyli to jest tak jakby jedno wystąp prawdopodobieństwo wystąpienia małego U razy drugie prawdopodobieństwo wystąpienia małego U. Czyli sytuacja, kiedy mamy genotyp recesywny, jedno małe u i drugie małe u. Skreślimy to, żeby tutaj narysować sobie wszystko bardzo wyraźnie. Tak? Czyli sytuacja, która opisuje nam występowanie homozygot, opisywana jest przez te dwa elementy w równaniu: ten i ten. Dlatego, że prawdopodobieństwo wystąpienia dwóch takich samych alleli, w tym przypadku dominujących mamy tutaj, a tutaj mamy prawdopodobieństwo wystąpienia też dwóch takich samych alleli, tylko tym razem recesywnych. No to w takim razie, za co odpowiada to wyrażenie tutaj po środku, już się na pewno domyśliłeś. To opisuje, jaka jest częstość występowania takiej kombinacji alleli, czyli takiej heterozygoty lub takiej heterozygoty. Dlatego to mnożymy razy dwa, dlatego że może być w jedną stronę albo w drugą. Od jednego rodzica możemy dostać allel dominujący albo od drugiego i to samo z allelem recesywnym, prawda? Możemy być o taką heterozygotą albo taką heterozygotą i dlatego prawdopodobieństwo wystąpienia jednego allelu i drugiego allelu mnożymy przez dwa, dlatego że są dwie możliwe kombinacje takiej sytuacji. Widzisz, że w bardzo prosty sposób opisaliśmy, ile. Jakich kombinacji alleli, czyli innymi słowy genotypów, mamy w naszej populacji? No to zobaczmy teraz, jakie informacje możemy z tego wyciągnąć. Powiedzmy, że wiemy o tym, że w naszej populacji jest 9% owiec, które mają małe uszy. Teraz już zakładamy, że ta populacja jest bardzo, bardzo duża. Nie tylko, że dwie owieczki mamy. O, proszę. 9% owiec, które mają bardzo małe uszy. No to ja wiem, że jeżeli one mają małe uszy, to mają tylko jeden możliwy genotyp, ponieważ allel na małe ucho jest allelem recesywnym, to muszą się spotkać aż dwa allele recesywne, po to, żeby to małe ucho mogło się ujawnić. W takim razie wiem, że 9% mojej populacji owiec ma genotyp homozygotyczny. Recesywny, prawda? I tylko w takiej sytuacji będzie się u nich ujawniało małe ucho. Powiedzmy, że w takiej sytuacji chcę sobie zadać pytanie: No dobrze, tak często mamy owce z małymi uszami, ale jak często występuje allel recesywny, allel małe U? Innymi słowy, jak często w całej puli genowej pojawiać się będzie małe U? Sprawa jest dosyć prosta. Wiemy już, że sytuacja taka opisywana jest przez prawo Hardego Weinberga. Wiemy mianowicie, że prawdopodobieństwo wystąpienia tego o podwójnego recesywnego genotypu było opisywane w naszym równaniu jako Q2. W takim razie wiem, że moje 9%, czyli 0,09, to się równa Q2. W takim razie, jeżeli chcę wiedzieć jaka będzie częstość występowania mojego jednego allelu w całej populacji, muszę po prostu wyciągnąć z tego mojego Q kwadrat pierwiastek, żeby otrzymać Q, prawda? Czyli w takim razie moje Q po spierwiastkowaniu będzie równe 30. 30, czyli 30% i odpowiedź w takiej sytuacji brzmi: 30% alleli w całej populacji genów, nie owiec, to znaczy właściwie owiec, ale wszystkich genów, które posiadają te owce, będą allelami recesywnymi. Zobacz, ile rzadziej ujawnia się cecha recesywna niż jest alleli. Tylko 9% owiec z małymi uszami, a aż 30% genów, które są allelami recesywnymi. Okej, okay, co jeszcze moglibyśmy tutaj policzyć? Zadajmy sobie teraz pytanie. Jeżeli znamy częstość występowania allelu recesywnego, małe u, to zadajmy sobie pytanie, jak częsty w takim razie jest nasz allel dominujący, na duże ucho. To jest już sprawa bardzo prosta, dlatego że wiesz, że wszystkie allele, recesywne i dominujące w tym przypadku małe u i duże u stanowią 100%. Tak więc żeby obliczyć ile będzie naszego allelu dominującego, jeżeli wiemy już ile jest recesywnego, to wystarczy, że od tych 100% odejmiemy to 30%. O narysowałam strzałkę, żeby było wiadomo skąd to się wzięło i wiemy już, że mamy aż 70% alleli duże u. Czyli nasze p będzie równe 0,7. Tak jak nasze Q było równe 0,3, tak wiemy już, że nasze P jest równe 0,7. Pójdźmy w takim razie jeszcze dalej. Zastanówmy się teraz, jaki procent owiec w naszej populacji będzie miało duże uszy. No, to też jest sprawa bardzo prosta, dlatego że wiemy, że wszystkie owce mają albo małe, albo duże uszy. Tak więc, znowu, od 100% wszystkich owiec tym razem musimy odjąć 9% owiec, które będą miały małe uszy. O, narysujemy tu małe ucho i w ten sposób wyjdzie nam aż 91% zwierzaków, które będą miały wielkie uszy. Bardzo prosta sprawa. Ostatnią rzeczą, którą możemy policzyć na podstawie prawa Hardego Weinberga, jest to, jaki w populacji jest udział homo- i heterozygot o określonym genotypie. Powiedzmy, że chcemy sobie zadać pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, a inaczej mówiąc, jaki procent będziemy mieli w naszej populacji homozygot dominujących, czyli o genotypie duże U, duże U. To też możemy to bardzo łatwo policzyć. Jak? Doskonale już to wiesz. Wiesz, że prawdopodobieństwo wystąpienia jednego U to jest policzyliśmy to przed chwilą 70%, czyli 70%. I drugiego U dokładnie tak samo, 70%, czyli 70%. Tak więc prawdopodobieństwo wystąpienia podwójnie dominującego genotypu to 0, ,1. 49, czyli 49%. Zobacz, ile rzeczy możemy policzyć tylko na podstawie tego, że dowiedzieliśmy się, że w naszej populacji 9% owiec ma małe uszy. Byliśmy w stanie policzyć, jaki jest procent cechy występującej w populacji, która jest dużymi uszami i która jest małymi uszami. Byliśmy także w stanie powiedzieć, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia allelu na małe ucho, który jest allelem recesywnym i allelu na duże ucho. Byliśmy w stanie nawet policzyć, ile występuje homozygot i heterozygot, również bylibyśmy w stanie policzyć na podstawie tego samego równania. Tak dużo informacji możemy wywnioskować za pomocą tego jednego prostego równania, jeżeli mamy naprawdę dosyć małą ilość danych. To by było na tyle, jeżeli chodzi o prawo Hardego Weinberga. Zachęcam Cię do oglądania następnych filmów kreskówek dotyczących dziedziczenia.